internetowa telewizja ludzi nowej ery. Czym jest język Esperanto? Czy przebywając w innym kraju, posługując się językiem Esperanto, możemy czuć się jak w domu? Czy esperantyści to jedna wielka rodzina? Zapraszamy na program Esperanto. Zakładka numer 11. Mówi się, że esperantyści to jedna wielka rodzina. I to w praktyce naprawdę się czuję. Ja często wyjeżdżałam za granicę, korzystałam z gościny przypadkowych esperantystów wybranych z paszporta Servo. To jest taka książka, która pomaga esperantystom znaleźć gościnę poza krajem. I ci ludzie szli do pracy, zostawiali mnie w domu, zostawiali swoje klucze i mówili, no teraz albo siedzisz sobie w domu, odpoczywasz, a jak chcesz, to idź w miasto i zwiedzać. I to jest niesamowite. Trzeba rozumieć innych ludzi, ich punkt widzenia, który czasami, bo często świat oceniamy właśnie takiego z wąskiego punktu widzenia, a Esperanto pozwala znakomicie poznawać właśnie innych ludzi i to, że inni mają swój punkt widzenia i możemy to skonfrontować, możemy porozmawiać na każdy temat, zastanowić się, może ty masz więcej racji, może ja. I to jest kapitalne. Myślę, że wielu ludzi właśnie to w Esperancie przyciąga. Esperanto. Zapraszamy na program. Zakładka numer 11.